że oskarżam par polskich pilotów o to, że byli tymi, którzy przyczynili się do nieszczęścia, do więzienia za to, że mając środki możliwości nie wykorzystuje pan nacisków na Rosję o zwrot polskiego wraku, polskich skrzynek czarnych, kamizelek, biura ochrony rządu, a także tych środków elektronicznych, które są w rękach Rosji, do więzienia za to, że nie skorzystał pan z pomocy tych, którzy dawali nam możliwości i rękojmę, że będzie tak te zdarzenie pod Smoleńskiem, a w Smoleńskiem wyjaśnione. Zrezygnował pan z przyjaciół, wybrał pan wrogów. Dlaczego? Kilka znaków zapytania. Czy dlatego, że kilka miesięcy wcześniej mówił pan wyrżnąć watachę? Czy dlatego, że... Grynin mu kazał. Mówił pan, mały prezydent, mały człowiek, przy prezydencie jest pan karłem. Karłem polskiego honoru, polskiej racji stanu, jest pan po prostu żałosną kreaturą, która mieni się być naszym polskim ministrem. Za te wszystkie przewinienia, jako brat tego, który zginął, a także przyjaciel wielu tych, którzy tam zginęli, obiecuję panu, że do końca własnych dni będę się starał, żeby pan stanął i odpowiedział za to, co pan zrobił. Pan odpowiada za śmierć 96 najważniejszych ludzi w Polsce. Na rękach pan ma ich krew. Pan nie zabezpieczył nic, a wprost przeciwnie, razem z ambasadorem Gryninem knuł pan intrygę, która miała doprowadzić do tego, co się stało. I za to Polacy nigdy panu nie wybaczą. Nie ma miejsca na ziemi, na którym byśmy pana nie znaleźli. Znaleźliśmy. Chyba, że pójdzie pan do dorosłych w opiekie niedźwiedzia, ale chociaż wielkie tam są kmienie, to i tak znajdziemy takich, którzy pana odszukają. Życzę panu niespokojnych snów. Życzę panu, żeby pan miał każdej godziny, każdej minuty tych na oczach, których mienił się pan być ich przyjaciółmi, a których wysłał pan na pewną śmierć. Zdrada. Za to panu nigdy nie przebaczę. Zdrada! Zdrada!